Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek z serii Robocraft Wasze Roboty i przed wami Janusz Zagłady. Tak, Janusz Zagłady. Igoros mi go wysłał. Igoros.pl, taka nazwa konta na YouTube. W grze trochę inna była nazwa autora robota, ale nawet jej nie zapisałem. Możecie zobaczyć w sklepie, ten robot ma już 3 wersje. Jeżeli mam ocenić tego robota tak na pierwszy rzut, to martwi mnie to, że te 4 działka SMG są na dole pod robotem, bo no, ciężko będzie je wykorzystać, nie? Ciężko będzie strzelać do wieży na przykład. Druga rzecz to jest to, że hoovery są na wierzchu tu z boku, po prostu można je rozwalić. A trzecia rzecz, on ma bardzo mało klocków. To jest taki malutki robocik, taki tyci tyci, taki wiecie, taki, no taka pierdółka, nie? Ale w sumie ranking ma 957, więc roboty wrogów też będą pierdółkami, na pewno. No, więc idziemy do gry. Okej, okay, powiem to teraz, bo teraz to widać. Co trzeci robot w grze nazywa się Robo 4, Robo 7, Robo 1, czyli standardowa nazwa, która jest przypisana do garażu po prostu. To są tak niskie rankingi, że ludzie jeszcze nie ogarnęli, jak zmienić nazwę robota. Więc będzie ciekawie. Wow! Chłopie! Uważaj, jak latasz, możesz kogoś zabić. No, więc będzie ciekawie. Podejrzewam, że będzie ciekawie. Lecę do góry. Zobaczę, co się dzieje. W ogóle jaki mam radar z tyłu i on się kręci. O, pierdziele. Szaleństwo. O, tam coś było. Ale nie zdążyłem go oznaczyć, niestety. Niestety, nie udało się tego zrobić. Nie teraz, to później. O, 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 tam był ziomek. Ło, ło, też coś leci. Też jakiś potężny, wielki robot. Chodź tu. Walcz ze mną. Walcz jak mężczyzna. Januszem. Jestem Januszem. Wstydzę się tego. Dobra. Janusz, nie no, Janusz, weź, leć go dobij, co? Dawaj, on jest bezbronny już teraz. Halo, boisz się? To się bój, bo zginiesz. Wow, chopie. Wow, Janusz Zagłady. Witam. Szkoda, że do góry nie mogę strzelać za dobrze, bo bym przejmował wieżę. Patrzcie, jak tam się obijają te działka o siebie na dole. Aż tam wszystko iskrzy. To nie jest robot stworzony do przejmowania wież. To jest robot stworzony do zabijania wroga. Po prostu o to chodzi. O! Okej. Okay. Okej. Okay. No i druga rzecz to jest to, że jest stworzony do tego, żeby ginąć na strzała od plazmy. W sumie plazma często zabija na strzała. Ale Janusz on to bierze na klatę po prostu. On jest na to gotowy. On ma ginąć. To jest Janusz Zagłady. On niesie zagładę, nie tylko wrogom, ale sobie też. Przy okazji. No wiecie, no przy okazji. To jest takie sprytne rozwiązanie, nie? No. Że kilka rzeczy naraz jest w stanie zrobić. Zabić nie tylko wrogów, ale i siebie. O! Nie, no poważnie! Ile jemu życia zostało? Ja pierdzielę, ale sierota ze mnie, no. Dałem się załatwić. No przecież to było takie słabe, że szok. Janusz Zagłady, weź się w garść, kurde Plaga, bo masz takiego świetnego robota, a nie jesteś w stanie go wykorzystać, no. Nie no. Co tam leci w ogóle? Co to jest? Co za kloc tam jest? Co to w ogóle? Jeszcze mniej robota od Janusza, nie? Tego trzeba powalić, bo on tutaj sieka. Siekaj to zdrowo. Kurde, kurde, kurde. Ło, mamy go! Tam był snajper. Czy coś? Wydawało mi się, że to był snajper, ale mogę się mylić. Co to w ogóle jest? Ja pierdzielę. Świetne roboty. O, chłopaki tutaj zrobili współpracę międzyteamową i obaj rozwalają jedną wieżę. Jeden z jednego teamu, drugi z drugiego, ale im to nie przeszkadza. To jest poziom współpracy po prostu. To jest taki poziom współpracy, że oni między podziałami teamowymi współpracują. Tak. Bez względu na to. Kurka burka. To jest to. To jest to. Mam już 6 level, jestem naprawdę dobry w byciu Januszem tutaj, Zagłady, zresztą też. O w mordę, mamy 3 wieże, robimy to, robimy to. Ło, znowu jakiś kurde, ledwo robot. Ło, hopie, hopie, giń. Janusz Zagłady, niesie Zagładę, ucieka Janusz. O w mordę. Ja pierdzielę, przecież to, co to jest? To nie jest Janusz... Tu może właśnie o to chodzi. Może chodzi o to, że ten Janusz nie niesie zagłady wrogom, tylko on sam się poddaje zagładzie.
Może o to chodzi. Może o to chodzi, że on jest tak z zagładą za pan brat, że jemu nie przeszkadza to, że ginie co chwilę, nie? Jest przygotowany na śmierć w boju. Dobra, weź ten ziomek sobie, polataj trochę w miejscu. Masz, pewnie mi zabijesz na strzała znowu. Nie, nie trafiłeś tym razem. Tym razem Janusz cię dorwał. Kurde. Gin! Co to jest? Co to jest? Nie ma takiego bicia. Ty też tutaj. Uważaj, bo Janusz jest na miejscu. Oj, to już jest niezły robot. Już miał dużo działek, ale na szczęście mieliśmy tutaj plazmę pod ręką, która nam zrobiła kuku. Znaczy jemu kuku zrobiła, a nam zrobiła tutaj bardzo fajnie, bo mamy wsparcie. Leć, Januszu! Ciekaj! Ja pierdzielę, jeden strzał pół robota nie ma, nie? Straszna zagłada. Ale mam 9 level, radzę sobie całkiem nieźle. Jak to kiedyś ktoś napisał, jestem trochę smurfem w Robocrafta. Na tym rankingu to można tak powiedzieć. Bez problemu. Trochę smurfie. O! To jest współpraca właśnie. Ja już ledwo lecę, ale zabiliśmy go. Dobra, trzeba pospawać trochę ten ich reaktor. Traktor. Będzie ciężko. O w mordę, co za kot. Nie, no poważnie? Kliknąłem sobie guzik, bo kot mi skoczył tutaj na ten, na biurko. Co za kocur, no. Zagrajmerski kot. O, a stąd mogę strzelać do reaktora całkiem nieźle, w ogóle do ludzi, bo jestem wyżej postawiony i te działka dolne będą działać. Bez problemu. Chodź tu, Gintu! Kurde. Gdzie tam? Bijesz moich ludzi. Oj, level dostał, znaczy, że kogoś zabił. A ten ziomek już po mnie leci, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Jeszcze mówi, nie, dam mu żyć. Dam mu żyć. Z Janusz Zagłady. O kurde, no. Chłopie, no przecież tym się nie da grać. To jest taki robot na strzała, dosłownie na strzała. Wlatuje i ginie, nie? No! Co? Mama woła na obiad. Kurde, dajcie spokój z tym poddawaniem się, no. No i o, już player has disconnected, nie? Mówi, nie będę się rozłączał, może się poddadzą. A nie poddali się, to się rozłączył, nie? Przetyp. Ty lecz mnie, a nie do niego strzelasz. No co za medyk, no? Halo! Nie znasz się na medykowaniu. Ja cię pieron. To jest helikopter. Z jednym medykiem działkiem. Tak, jednym? No. I oczywiście, zamiast lecieć, będzie latał i rozwalał wrogów. Bo on jest takim medykiem właśnie. No. To tam. Nie ma się co denerwować. Słuchajcie, nie denerwujcie się. Ja się nie denerwuję, wy też się nie denerwujcie. Nie ma co się nerwów psuć na te medyki. Nie ma co. O, to jednak jest snajper. Coś tak mi ten śmignęło przedtem przed oczami, że to może być Wow! No ja pierdzielę, Janusz! Trzymaj się, Janusz, damy radę, leć! Leć, chłopie, jesteś na strzała, musisz dać radę! Schowaj się! Schowaj! Wow! Jaki fart! Co ten Janusz? Dobra. Dawaj, dobij go! Nie, nie zrespisz się, nie ma szans. Albo są, bo latasz jak popierdzielony, tej wewte. Chłopie, no zgin już! O ty, teraz jesteś bezbronny, tak? Dawaj, zmierz się... O, w mordę. Zmierz się z Januszem Zagłady! Pokonałem go! Ja jestem Zagładą, kurna. Spadaj! Czekam. Mnie zabije. O, nie zabije mnie, ja go zabiję. Ja go zniszczę. Uskromię go. Chodź tutaj. Chodź tu, skurczybyku. Gin. Ło, ale go ten snajper uwalił. A jak mu ukradłem killa ładnie. Protonium reaktor jest under attack. Mamy 3 wieże, oni nam napierdzielają traktor, nie? Ja nie wiem, co się dzieje. Opy. Jeszcze mnie zauważył, mówi. To na pewno nikt do mnie nie strzela. Musiał wydawać. Ej, on nie umie celować. Opie, trzeba strzelać do wroga. Nie w powietrze. Dobra, może on... Wiem, on gra na laptopie, na touchpadzie, on nie ma myszki. Pewnie dlatego nie mógł strzelać. Dobrze. Tak, takie rzeczy się zdarzają, nie? To trzeba mieć na uwadze, że niektóre osoby grają na touchpadach i oni obracają ekran sobie touchpadem i dlatego tak strzelają, jak strzelają, nie? No, myślę, że to jest jakieś usprawiedliwienie dla niego. O, nawet się nimi nie będę zajmował, tylko tutaj od razu reaktor. Traktor, ale już mam takiego damage'a, że normalnie ten traktor to powalam na strzała, nie? Oj, leci na drugą rundę, ziomek. Chodź, pościgamy się. Dawaj, touchpad master. Touchpad master, zaciąłem się, kurde. Uciekaj! O, w mordę, byłem łatwym celem, nie?
Jedno pociągnięcie palca i byłoby po mnie. Ale nie dam się tak łatwo. Jestem Januszem Zagłady. To tak bardzo polski robot. Jest słaby, ale nosi miano Janusza Zagłady. Zgiń! No! Kurczy byku, ty też zgiń. Padaj na drzewo z tą swoją plazmą. Yeah! Już tu spawamy. Widzę, że chłopaki wiedzą, co to spawanie. Bo uspawali cały jeden spaw prawie. Ja też wiem, co to za spawanie jest. W sumie. Następny chce się poddać. Nie, ziomek! Odgrzejesz sobie tą zupę. Chłopie, graj! Musimy to ugrać. O, wrócił touchpad. Siema touchpad, co tam? Ej, widzę, że lepiej grasz. Pożyczyłeś myszkę od brata? Halo, pozginę. Paki, no przecież to był żart, no. Z tym touchpadem to był żarcik. 24 sekundy. Respawnu. Ale traktor wroga już jest na strzała, więc tam wjeżdżam, rozwalam, robię to, wygrywam. Wszyscy są happy. Wszyscy są zadowoleni. Tak będzie, mówię wam. O, ten widzę tutaj. Ja pierdzielę, jaki robot. Patrz, ile on ma plazmy. I chłopak mówi, że nie gra, nie? Ja pierdzie. Przecież jakby grał, to by takiego damage'a tutaj sypał. A on nie gra. Mówi, nie gram, nie. Mam za dobrego robota, żeby tu grać, nie? Poważnie, jakby on sypał. Ja tu mam pecha, nie? Mam pecha po prostu do współgraczy, nie? Mam pecha. Ja po prostu zrobię tak, że... o, właśnie, powiem wam to teraz. Wbijajcie na TeamSpeak'a tam do Pawła, tam jest granie na Robocrafcie i tam ja czasami zaglądam i biorę kogoś do gry. Więc wbijajcie sobie tam i grajmy razem, bo normalnie z tymi randomami to się nie da, nie? Nie da się. Na was to przynajmniej będę mógł nakrzyczeć czy coś, nie na tym TeamSpeak'u. A tutaj to się nie da nic po prostu zrobić, nie? Wiecie, o co chodzi? Wiecie, o co chodzi? Myślę, że ogarniacie, jak tu się gra, jak się spawa. Więc wpadajcie tam na TeamSpeak i siedźcie sobie tam jak gracie. Ja może wpadnę i powiem, ej, siema, grajmy razem, kurde. Tak, to robiłem już nie raz. No, więc warto, warto. Popa, nie ma za co za reklamę, Paweł. Nie ma za co. Gramy razem. Dobrze. Tu. Dawaj, dawaj, rób to. Rób to, Janusz. Janusz, da radę. Ja pierdzielę, co jest grane, czym ja... O, no tam dwa klocki leży, nie? Dwa klocki leży, pokażcie mi to. Patrzcie, dwa klocki leży, no może nie dwa, no trzy. Maksymalnie 14, nie? Maksymalnie 14, ale leci nasz medyk, patrzcie. Patrzcie, co on robi. On nawet nie myśli o tym, żeby kogoś uratować. On myśli o tym, żeby kogoś zabić. To jest taki medyk, to jest medyk z powołania. No, nie do końca, ale jest, nie? On wierzy w to, co robi. On ma te dwa śmigła, nimi kręci. Patrzcie, on to zrobi. On tam podleci i rozwali. Nawet się nie będę respił. On to zrobi. To już jest finał, nie? Chyba, że go zabiją. Nie, to już jest finał. O, w mordę, on nawet latać nie potrafi. Dobra, nie. To nie będzie takie łatwe, jak się wydawało. Nie będzie takie łatwe. Ten medyk wcale nie musi tego zrobić. On jest trochę taki, jakby to powiedzieć, agrywalny. Nie jest stworzony do grania. On nie jest stworzony do grania. No może sobie z tym zadaniem nie poradzić, że rozwalić ten traktor tam. Ja myślę, że stąd będę mógł go rozwalić już. Dawaj, Janusz, robisz to. Pestkuj! Pestkuj, Janusz! Pestkuj! Jest! Wow, tak się robi to! Yeah. No, cóż mogę powiedzieć o Januszu... Janusz? Janusz Zagłady to naprawdę dobry robot. Jeżeli nie macie dużych wymagań, to możecie za nim pograć. O, nawet nie byłem najlepszy w damage'u. Jeżeli chodzi o skora, tak, killsy też nie. Więc Janusz spisał się naprawdę dobrze, ale myślę, że to tylko dlatego, że to są niskie rankingi. Jak ktoś ma jakieś doświadczenie, to po prostu tych graczy tutaj ogarnia bez żadnego problemu, prawda? Jeżeli chodzi o konstrukcję, nie ukrywajmy, jest do bani. Ma za mało klocków, ma źle umiejscowione działka i to wszystko wpływa na ogólny obraz tego, że w walce z innym SMG po prostu nie ma szans, to było widać. Ja po prostu padałem w walkach z SMG, musiałem uciekać bardzo często. Ale mimo wszystko grało się bardzo przyjemnie, także dzięki Igoros za to, że wysłałeś tego robota. Pozdrawiam, polecam się na przyszłość. Plaga z tej strony, cześć, trzymajcie się, jojo.